Anatolii Rybakow. Proch i pył. Prach i piepiel. Przekład Michał Jagiełło. Rozdział pierwszy. Zginął kapitan Isternicy. Ja tylko śpiewak tajemniczy, na brzeg przez fale wyrzucony. Jak dawniej lutnie nie swą i u stóp skał nasłonecznionych suszę zmokłe karty ksiąg. Aleksander Puszkin. Masz szczęście, kochanienki. Poszedłem na pocztę i od razu, Bach, jest Twoja depesza. No to ja prościutko na dworzec. Gleb uśmiechnął się, szczerzył białe zęby, popatrywał na Saszę. Z gospodynią umówiłem się na jednego lokatora. Sprowadzać drugiego trochę niezręcznie. Poszukamy dla Ciebie jakiegoś dachu nad głową. W przechowalni nie chciano przyjąć plecaka bez zamków nie wolno sasza wsunął pracownikowi rubla do ręki naczelniku dzisiaj zabierzemy plecak wylądował obok walizki przyjmujący wydał kwit na dwa bagaże chodźmy piechotą zaproponował sasza przy okazji pokażesz mi miasto sklep spożywczy przemysłowy papierniczy piekarnia apteka jak w kaleninie jak wszędzie ponuro stare, parterowe i jednopiętrowe drewniane domki. Zaledwie kilka murowanych budynków, a na nich tabliczki z nazwami urzędów po rosyjsku i po baszkirsku, ale rosyjskimi literami. Tylko one przypominały, że to stolica Baszkirskiej Republiki Autonomicznej, poza tym prowincja, kociełby na ulicach, tu i ówdzie chodniki z desek, jeszcze częściej ich brak, kurz. Jak ci się podoba nasza ufa? Bezbrzeżny smutek miast rosyjskich. Tak odpowiedział Glebowi, a w skrytości ducha pomyślał, że może to jego własny smutek? Znowu, który to już raz trzeba zaczynać wszystko od początku. Da się tu żyć, powiedział Gleb. Baszkirowie, naród spokojny, gościnny. Tyle, że łatwo się obrażają. Lepiej z nimi, kochanienki, nie zaczynaj. Jeszcze czego. Siedzieliśmy parę dni temu z kolegami. Jeden taki inteligent z Leningradu, młody chłopak, powiada do Baszkira, też młodego. Stary, masz rację. Rozumiesz, kochanienki? Powiedział stary. Ci Leningradcy inteligenci tak mówią. A Baszkir go w mordę, jaki stary. Obraził się na słowo stary. Gdyby przy stole siedziały dziewczyny, tamten upokorzyłby go w ich obecności, ale dziewczyn nie było sami mężczyźni. Gleb wskazał pawilon z szyldem kumys. Widzisz, jak kumysom handlują? To kobyle mleko. Baszkirowie pędzą z niego arak, coś w rodzaju naszego bimbru. Nawet spirutus z tego robią. Piją jak smoki. Nie oglądają się na koran. Pieniądz jest. Ufa, hulamy. Pieniądz nie ma. Ciszma, siedzimy. Co to jest ciszma? Stacja pod ufą. Nie zauważyłeś? Nie zwróciłem uwagi. Wypić lubią, a zakąsić jeszcze bardziej. Jedzą głównie mięso. Koninę, baraninę. Baszbarmak jest niezły. Da się zjeść szli przez centrum miasta ulicą Jegora Sazanowa. Eser, terrorysta, zabił ministra Plewego. Z Ufy pochodził, czy co? Często spotykali ludzi w mundurach NKWD. Wyglansowane buty, spodnie, galif, nieruchome kwadratowe pyski. — Sporo ich tutaj — zauważył Sasza. — Zobacz — pokazał Gleb. — Komentura NKWD — Długi, piętrowy budynek z cegły. W oknach kraty z grubych, stalowych prętów. Cztery wjazdy blokują połowę chodnika. Ślepe pudełka. Zamknięte ciężkimi drzwiami bez szyb. Gleb, wiedziałeś, że w Kalinie nie wprowadzają ograniczenia meldunkowe? Wiedziałem. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Jak to nie powiedziałem? Dokładnie pamiętam swoje słowa. Dziś w Kalininie nie ma zakazu osiedlania się, jutro może być. To co to było? No, aluzja. Taką aluzję nawet dziecko by zrozumiało. Właśnie dlatego zaproponowałem ci wyjazd. Aluzję zrozumiałem już na milicji. W twojej sytuacji trzeba szybciej myśleć. W sumie wszystko się udało: dokumenty w garści, z pracy zwolniony, z mieszkania wymalowany. Dobrze jest. Zaczynamy chałturę? Kochanienki, jak możesz! Chałtura? Coś ty? Brygada pod kierownictwem samego Siemiona Grigorjewicza Zinowiewa. Krewnego tamtego Zinowiewa? Nigdy w życiu. Były solista teatru maryjskiego. Autor książki. Współczesne tańce towarzyskie. Dam ci przeczytać. Dowiesz się, co o tańcu mówili Sokrates i Arystoteles. Siemion to naprawdę ktoś. prowadził pałac pracy w centrum. Podpisuje umowy z zakładami i fabrykami. 30 rubli od łebka. Foxtrot, trumba, tango, Boston. Gleb zwolnił kroku. Obejrzał ubranie i buty Saszy. Nie masz drugiego garnituru? A z tym coś nie w porządku? Niemodny i te buty, buty, kochanienki buty są najważniejsze. Będziesz pokazywać ludziom kroki taneczne, na co będą patrzeć. Na Twoją piękną plerezę, na twoje kurewskie oczka, nie, kochanienki, na Twoje nogi. i jeśli zobaczą zdeptane lub brudne buty, to przyznasz kochanienki, że twój taniec ich nie zachwyci. Nieestetyczne. Masz krawat? W życiu nie nosiłem. To zaczniesz. I lakierki trzeba będzie kupić. Czarne. Czarne pasują do każdego garnituru. Potraktuj sprawę poważnie. To nie jest jakieś tam tańce łamańce, ale ideologia. Weź to pod uwagę. Aż tak zbiera się 30 osób grupa. Myślisz, że nikogo to nie interesuje? A takich grup jest więcej. Cała ufa. Rosjanie i Baszkirzy. Wszyscy chcą się uczyć zachodnich tańców. A więc ktoś powinien mieć na to oko. Dobra, chodź, zobaczysz nasze biuro. Skręcili z ulicy Jegora Sazanowa w zaułek. Przed domkiem z tabliczką, biuro artystyczno-estradowe, kłębili się ludzie. Poczekaj tu na mnie. Gleb zniknął za drzwiami. Sasza odszedł na bok. Wielu ludzi w tłumie najwyraźniej się znało. Nawoływali się po imieniu, przechodzili od grupki do grupki. Padali sobie w objęcia, całowali się i klepali po ramionach. Kopę lat! Było to jakieś udawanie, pełne egzaltacji. Jak on, Sasza, będzie żyć? Jak będzie pracować wśród nich? Obcy ludzie, obce obyczaje. Może machnąć ręką na to wszystko? Poszukać pracy w jakimś garażu? W samym centrum jest hotel. Tylko dla zasłużonych i ludowych. Reszta artystów mieszka w pokojach na mieście. Widziałeś tę giełdę? Magicy, hipnotyzerzy, tancerze, kupleciści. Baszkirowie z kurajami. Wiesz, co to jest kuraj? Nie. Coś w rodzaju fujarki. Smętna muzyka. Zbierają się pod biurem, organizują w zespoły. Najważniejsze, żeby załatwić sobie dobrego organizatora. Jedzie przed nami, reklamuje kapelę na jakimś zadupiu. Żywi artyści. Potrzebne jest coś, jedno znane nazwisko na afiszu. Tu kochanienki, pełno rozmaitych kaczałowców, którowców, cereteli, ułanowych. I nie ma żadnego oszustwa. Smirnow to Kaczałow, rozumiesz? Odchodzą takie kombinacje. Zerknął na Saszę. Czemu milczysz, kochanienki? Myślę, czy to naprawdę zajęcie dla mnie. Sam powiadasz kombinacje. Nie jestem do tego przyuczony. Chcesz żyć uczciwie? No właśnie tak. I będziesz żyć uczciwie. Będziesz uczciwie odwalać swoje godziny i dostawać pensję, wszystko zgodnie z prawem kochanienki. Tego pilnuje nasza kierowniczka, Maria Konstantinowna. Poznasz ją, kobieta drobna i w dodatku inteligentna, tylko pamiętaj, że za mieszkanie będziesz musiał płacić z własnej kieszeni. No jasne. Jedna narożna ściana domu ciągnęła się wzdłuż ulicy Aksakowa, druga Wzdłuż Czernyszewskiego. Maleńki pokoik w niewielkim mieszkaniu. Przynajmniej samodzielny, a nie za zasłoną jak w Kalininie. Gospodyni, zaaferowana, roztargniona, długo nie mogła znaleźć okularów. Zwalała winę na dzieci. Gdzieś zapodziały. Dzieci, dziewczynka i chłopiec w wieku 11-12 lat. Poszły szukać do kuchni. Chłopiec kaszlą. – Nie harcz! – pokrzykiwała rozdrażniona matka. – Szukaj okularów! Wreszcie się znalazły. – A gdzie skierowanie? – spytała gospodyni. Gleb obdarzył ją czarującym uśmiechem. – Maria Konstantynowna spieszyła się. Podała tylko adres. Skierowanie wypisze w poniedziałek. Adres napisała własnoręcznie. Przecież zna pani jej charakter pisma. Gospodyni nieufnie obejrzała karteczkę. Ma pani wątpliwości? Sasza sięgnął do kieszeni. Proszę, tu jest mój dowód. Nie potrzebuję pańskiego dowodu. Nie będę pana meldować. Nie trzeba się meldować. Wspaniale. Od razu zniknęły wszystkie obawy. Sasza przypomniał sobie swoje upokorzenia związane z meldunkiem w Kalininie. Tutaj tego nie będzie. Artysta na gościnnych występach objeżdża w ciągu roku wiele miast. Jak miałby się w każdym meldować? Miejsca w dowodzie by zabrakło. Dobra, będzie się zajmował tańcami, cholera z nimi. Maria Konstantynowna wszystko załatwi, zapewniał Gleb. Tylko jeden warunek. Gospodyni wypchnęła dzieci do sąsiedniego pokoju i przymknęła drzwi. — Proszę nie sprowadzać kobiet. — No co też, pani, jak można. — Można, można — pokiwała głową. — Przed panem mieszkał tu artysta, Cwietkowski. Nie dość, że pijanica, to jeszcze babę sprowadzał. Niby porządny lokator, a takie łajdactwa wyprawią. Przecież to są dzieci. — Postaram się, pani, nie niepokoić — obiecał Sasza. Rozdział drugi 23 sierpnia 1937 roku w sali grigoriewskiej na Kremlu wydano bankiet na cześć Gromowa, Juma Szewa i Szturmana Danilina, lotników, którzy bez lądowania przelecieli nad biegunem północnym z Moskwy do Ameryki. Za stołami ustawionymi prostopadle do ściany siedziały wybitne osobistości aparatu partyjnego i państwowego – generalicja, najlepsi konstruktorzy lotniczy. Słynni piloci, znani działacze kultury i nauki. Zaproszenia przygotowywał specjalny zespół ludzi, doskonale znających znaczenie każdego z gości, stosunek towarzysza Stalina do niego oraz przewidywane zachowanie się gościa na bankiecie, no i w ogóle. Ten sam specjalny zespół decydował, kogo zaprosić z żoną, kogo bez żony, kto przy którym stole i na jakim miejscu ma siedzieć. Towarzysz Stalin będzie spokojniejszy, widząc w najbliższym otoczeniu zawsze znajome twarze. Towarzysz Stalin nie lubi pytać: Kto to taki? Towarzysz Stalin sam wie, kto to taki. Stoły były zastawione różnymi gatunkami alkoholi i zakąsek, których nikt jednak nie ośmielał się tknąć. Na osobnym stole prezydialnym ustawionym równolegle do sceny i prostopadle do pozostałych, też stały wina i zakąski. Ale za karawkami i butelkami i kieliszkami, za paterami owoców widniał równy rząd pustych krzeseł. Przywódcy partii i władz jeszcze się nie zjawili. Wejdą punktualnie o siódmej. W oczekiwaniu na tę ważną chwilę goście rozmawiali ze sobą półgłosem. Nikt nie patrzył na zegarek. Zerkanie na zegarek oznaczałoby niecierpliwość, oznaczałoby brak taktu i nielojalność wobec towarzysza Stalina. Powagę chwili podkreślali również kelnerzy, barczyste, srogie byki w czarnych frakach i białych gorsach, z przerzuconymi przez ramię serwetkami, z twarzami bez wyrazu. Zastygli obok stołów, górujący nad gośćmi. Dwaj dodatkowi kelnerzy stali przy drzwiach. Goście wiedzieli, że kelnerzy to etatowi funkcjonariusze NKWD, tacy sami, jak obstawa przy wszystkich wejściach i wyjściach, na wszystkich piętrach i schodach pałacu oraz nieetatowi współpracownicy NKWD, licznie siedzący przy każdym stole. Punktualnie o siódmej otworzyły się boczne drzwi i do sali wszedł Stalin w towarzystwie członków biura politycznego. Wszyscy wstali odsuwając krzesło. Rozległy się burzliwe oklaski. Owacja trwała, dopóki przywódcy nie doszli do stołu. Nie stanęli na swoich miejscach twarzami do gości i nie odpowiedzieli brawami. Sala oklaskiwała przywódców. Przywódcy salę. Potem członkowie politbiura zwrócili się w stronę Stalina i zaczęli go oklaskiwać. Sala też oklaskiwała Stalina. Goście kierowali ku niemu dłonie, jak gdyby chcąc nimi dotknąć towarzysza Stalina. Nie klaskali tylko kelnerzy, tak jak przedtem nieruchomi na swoich miejscach. Nie górowali już jednak nad siedzącymi. Goście wstali. Niektórzy byli wyżsi, bardziej przeczyści i tężsi od kelnerów. Stalin kaszlnął, ledwie dotykając jednej dłoni drugą, trzymał je tuż nad stołem, prawie nie zginał łokci. I spod przymkniętych powiek powoli mierzył ciężkim wzrokiem najbliżej stojących. Gdy ich obejrzał i rozpoznał, przeniósł spojrzenie w głąb sali. Ale za często kołem wyciągniętych ramion nie mógł dostrzec żadnej twarzy. Przestał więc klaskać i usiadł. To samo zrobili stojący obok Mołotow i Woroszyłow, a za nimi pozostali członkowie biura politycznego. Tymczasem goście nadal stali i klaskali. Widząc to Stalin dwa razy nieznacznie uniósł i opuścił dłonie. Zapraszał zebranych, żeby też usiedli. Ci nie mogli się jednak powstrzymać od wyrażania zachwytu. Przyszli tu nie po to, by pić wódkę i koniak, szampana i mukuzani, nie po to, by jeść kawior, łososia, pasztety, julien z pieczarek i kotlety po kijowsku. Przyszli, żeby zobaczyć towarzysza Stalina, wyrazić mu swoją miłość i oddanie. Stalin powiedział coś do Mołotowa. Ten wstał. Wyciągnął ramiona, jak gdyby mówiąc: Wystarczy, towarzysze, dość! Towarzysz Stalin rozumie i docenia Wasze uczucia, ale zebraliśmy się tu w określonej sprawie. Przystąpmy więc do rzeczy. Bardzo prosimy, skończcie tę owację i siadajcie! Pierwsi przestali klaskać, stojący najbliżej podium. Wokół nich natychmiast zakrzątnęli się kelnerzy, nalewając do kieliszków i kielichów wódkę, wino, wedle życzenia. Mimo to pozostali goście stali nadal i klaskali. Chcieli, żeby towarzysz Stalin dostrzegł również ich, żeby wyczytał z ich twarzy i oczu bezgraniczną miłość i uwielbienie. Mołotow uniósł ramiona jeszcze wyżej. Pomachał dłońmi, dawał do zrozumienia gościom ze środka sali, że członkowie politbiura widzą ich, że wszystko rozumieją, wszystko doceniają, ale też proszą, żeby już siadać. Goście, z wdzięczności za ten gest, poklaskali jeszcze przez kilka sekund i usiedli. I wokół nich błyskawicznie zakrzątnęli się kelnerze, napełniając kieliszki alkoholem. Stali i klaskali już tylko goście przy najbardziej oddalonych stołach. Teraz, gdy wszyscy przed nimi już siedzieli, goście ci mieli nadzieję, że Stalin zauważy również ich. Mołotow popatrzył na kogoś przy bocznych drzwiach. Tamten dał znak jeszcze komuś i w tej samej chwili kelnerzy poruszyli się. Zaczęli powtarzać dyskretnie, lecz stanowczo: Towarzysze, towarzysze, siadajcie! Towarzysze, proszę siadać, szybciej, szybciej, towarzysze, nie ociągajcie się. Podsuwali nawet krzesła, trącając znacząco gości. I szacowni goście szybciutko usiedli na swoich miejscach. I tak jak przy pozostałych stołach, kelnerzy napełnili ich kieliszki wódką i winem. Mołotow wstał. Kelnerzy w tej samej sekundzie przerwali pracę i znieruchomili na swoich posterunkach. Mołotow rozpoczął od wyliczania niebywałych osiągnięć narodu radzieckiego we wszystkich dziedzinach życia. Sukcesy te najwyraźniej widać na przykładzie naszego potężnego lotnictwa, w którego rozwoju ZSRR wyprzedza cały świat. Związek Radziecki stał się lotniczą potęgą, co zawdzięcza genialnemu przywództwu towarzysza Stalina, który osobiście przywiązuje ogromną wagę do rozwoju przemysłu lotniczego. I otacza ojcowską opieką lotników, sławnych sokołów naszej ojczyzny. Sala zatrzęsła się od oklasków. Goście zaszurali krzesłami, wstali, znowu bili brawo, wyciągając ramiona ku towarzyszowi Stalinowi. Teraz ta owacja była przeznaczona wyłącznie dla niego. Wreszcie padło jego nazwisko. Stalin wstał. Uniósł rękę. Zapadła cisza. Kontynuujcie, towarzyszu Mołotow, powiedział Stalin i usiadł. Wszyscy zaczęli się uśmiechać, roześmiali się, oklaskami wyrazili uznanie dla żartu towarzysza Stalina. Mołotow chciał mówić dalej, ale z za pierwszego stołu, przy którym siedzieli lotnicy, wstał Czkałow. Poruszył barczystymi ramionami. Nabrał powietrza w płuca i zawołał. Dla naszego ukochanego Stalina! Ura! 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 I cała sala podchwyciła. Ura! 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 Stalin uśmiechnął się pod wąsem. Nie należy przerywać szefowi rządu, ale to przecież Czkałow. Jego ulubieniec, człowiek, który ułasabia rosyjską dziarskość, werwę, energię. Czkałow, najlepszy lotnik jego epoki, jego czasów. Nie ma rady, Mołotow będzie musiał się pogodzić z faktem, że ten śmiałek nie zna się na etykiecie. Mołotow był doświadczonym mówcą. Uspokoił salę i ciągnął dalej. Świadectwem potęgi naszego lotnictwa... Jest nieznany dotychczas w dziejach ludzkości wyczyn naszych wspaniałych lotników. Gromowa Juma Szewa Danilina. Dokonując przelotu przez biegun północny do Ameryki, do miasta, Mołotow zerknął na kartkę. San Jacinto w Kalifornii ustanowili rekord świata w lotach bez lądowania. Stalin znowu się uśmiechnął. Mołotow zemścił się na Czekałowie. Nawet nie wspomniał o jego locie. A przecież to Czekałow przetarł szlak. Czekałow jako pierwszy przeleciał nad biegunem do Ameryki. Małostkowy jest Mołotow. Samolubny, przewrażliwiony. Tępacy zawsze są małostkowi. Swoje wystąpienie Mołotow zakończył toastem na cześć Gromowa, Jumaszewa i Danielina. Znów oklaski, okrzyki. Niech żyją radzieccy lotnicy! Nikt jednak już nie wstawał. Wstawać należy wyłącznie na cześć towarzysza Stalina. Goście wstali, kiedy wstał sam towarzysz Stalin, żeby trącić się kieliszkiem z zaproszonymi do stołu prezydialnego lotnikami. Gromowem, Jumaszewem i Danilinem. Jednak gdy tylko towarzysz Stalin usiadł, wszyscy też szybko usiedli i zabrali się do jedzenia zgłodnieli podczas długiej przemowy Mołotowa. A i w domu pewnie niewiele zjedli przed sutą kolacją. Część artystyczną rozpoczął jak zawsze zespół pieśni i tańca Armii Czerwonej pod kierownictwem Aleksandrowa. I jak zawsze od kantaty o Stalinie skomponowanej przez tegoż Aleksandrowa. Goście wysłuchali pieśni z szacunkiem, odłożywszy sztućce. Ale przy następnym numerze rzucili się mężczyźni na wódkę, kobiety na wino. Wszyscy na jedzenie. Po czerwonoarmistach wystąpili śpiewacy Kozłowski, Maksakowa, Michajłow. Potem obrazców z lalkami. Przywódcy patrzyli na artystów, obróciwszy się ku scenie, a goście jedli i pili. Ten program widzieli już i słyszeli ze sto razy. W przerwach między występami wznoszono toasty. Wszystkie oczywiście za towarzysza Stalina. Czołowy konstruktor lotniczy powiedział: Towarzysz Stalin doskonale zna ludzi pracujących w lotnictwie. Podpowiada im rozwiązania skomplikowanych problemów technicznych. Uczy nas, konstruktorów, patrzeć daleko w przyszłość. I znów jedli, pili za towarzysza Stalina. I Stalin też pił, jak zwykle prawie nie zakąszając. On lubił takie bankiety. Rozumiał ich znaczenie. Czarowie nie bez powodu organizowali bale. Nie bez powodu Piotr zakładał swoje orkiestry. Wszystko to tworzy wokół władzy aureolę odświętności. Pozwala otoczeniu poczuć jego potęgę, jego osiągnięcia, jego zwycięstwa. Naród lubi zwycięstwa i nie lubi klęsk. Pamięta tylko swoje zwycięstwa i nie chce pamiętać klęsk. Pamięta zwycięstwo Dmitra Dońskiego i Aleksandra Niewskiego, zwycięstwo Jermaka, zdobycie Kazania i Astrachania, zwycięstwo pod Połtawą i nad Napoleonem. Nie chce natomiast pamiętać tatarskiego jarzma, spalenia Moskwy przez Hanna, Dewlet, Gireja, klęsk pod Sewastopolem i Port Artur. Wszystko to naród odrzuca. Zachowując w swej historycznej pamięci tylko zwycięstwa. Rosjanin lubi się dowartościować, wypić dla kurażu, ma to we krwi. Pijąc, odreagowuje wielowiekowe zacofanie, nędzę i niewolnictwo. On upewnił się w tym jeszcze na zasłaniu. Widział to u chłopów na wsi i u czladników w Baku, zapalczywy. Pełen temperamentu Gruzin, napije się wina i zgodnie śpiewa z innymi Gruzinami gruzińskie pieśni, tańczy i weseli się. A potulny, cichy rosyjski chłopina powód cerwie się do bitki, udowadnia swoją siłę. Ta cecha to ważny składnik rosyjskiego charakteru narodowego. On skłania Rosjanina do szaleńczych postępków. Właśnie dlatego naród tak kocha swoich bohaterów. Właśnie dlatego tak popularni są lotnicy. Demonstrują całemu światu siłę swego narodu, sprawność i heroizm jego synów. I naród jest jemu wdzięczny, że on wychował takich lotników. I on może być dumny, że zacofany, stłamszony i niepiśmienny naród przekształcił w naród bohaterski. Miarą jego wielkości będzie w historii to, czego dokonał naród pod jego wodzą, a koszty, nieuniknione podczas tworzenia scentralizowanego imperium, pójdą w zapomnienie. Kto będzie pamiętał o tych nędznych karzełkach, których on wyrzucił za burtę historii, tę swołocz, która nazywała siebie Leninowską Starą Gwardią? Poczuli śmiertelne zagrożenie. Nawet wierny przyjaciel Klim Woroszyłow nafajdał w portki. Zadzwonił. Koba, co mam robić, kiedy po mnie przyjdą? On wtedy pomilczał dłuższą chwilę. Podręczył biedaka. Wreszcie powiedział, po prostu nie otwieraj im drzwi. Uspokoił się Woroszyłow. Siedzi teraz obok. Różowiutki głupek. Kije, uśmiecha się, a jakże? Wojskowi lotnicy, jego kadry, niech się cieszy! Tak rozmyślał Stalin, siedząc przy stole z Mołotowem i Woroszyłowem. Sączył wino. Nieśpiesznie zakanszał. Spoglądał na scenę, gdy występowali artyści, i nie słuchał mówców wznoszących toasty. Oklaskiwał i jednych, i drugich. Podnosił kieliszek, a później powiedział do Mołotowa. Chcę zabrać głos. Mołotow postukał nożem o kieliszek. Nikt tego dźwięku nie usłyszał, ale kelnerzy natychmiast znieruchomili na swoich miejscach. Wszyscy goście od razu odwrócili się w stronę prezydium. Głos ma towarzysz Stalin! oznajmił Mołotow. Stalin wstał i wszyscy niezwłocznie też wstali. I znów oklaski, znów owacja. Stalin uniósł dłoń. Sala w jednej chwili ucichła. Stalin opuścił dłoń. Wszyscy usiedli. Towarzysze, napełnijcie proszę kieliszki, powiedział Stalin. Nastąpiło lekkie zamieszanie. Każdy sięgnął po wino. Lał, co było pod ręką. Śpieszył się. Towarzysz Stalin nie może przecież czekać. Zapadła cisza. Chcę wznieść ten kielich, powiedział Stalin, za naszych mężnych lotników, dzisiejszych i przyszłych bohaterów Związku Radzieckiego. Chcę powiedzieć im i dzisiejszym, i szczególnie przyszłym bohaterom Związku Radzieckiego, co następuje. Odwaga i śmiałość. To nieodłączne cechy bohatera Związku Radzieckiego. Lotnik to skoncentrowana wola, charakter, zdolność do ryzyka, lecz odwaga i śmiałość to tylko jedna strona bohaterstwa, druga strona również istotna to wiedza. Odwaga, jak powiadają, twierdzę zdobywa, ale tylko wtedy. Gdy odwaga, śmiałość i gotowość do ryzyka wiąże się z ogromną wiedzą. Do jej zdobywania wzywam naszych mężnych lotników, sławnych synów i córki naszego narodu. Pozdrawiam naszych bohaterów Związku Radzieckiego, dzisiejszych i przyszłych. Wznoszę ten toast za dzisiejszych i przyszłych bohaterów Związku Radzieckiego za lotników małych i wielkich. Nie wiadomo, kto jest mały, a kto wielki. To się okaże w praktyce. Piliśmy już za zdrowie towarzyszy Gromowa, Jumaszewa i Danielina. Nie będziemy jednak zapominać, że ich heroiczny przelot poprzedziły wyczyny innych lotników. To najwybitniejsi lotnicy naszych czasów, bohaterowie Związku Radzieckiego Czkałow, Bajdukow, Bielakow, którzy dokonali pierwszego przelotu bez lądowania nad biegunem północnym na trasie Moskwa-Vancouver w USA. Stalin wskazał palcem w kierunku stołu, przy którym siedzieli wymienieni lotnicy. To właśnie oni Czkałow, Bajdukow i Bielakow. Przetarli szlak przez biegun północny do Ameryki. Wypijmy, towarzysze, za naszych sławnych lotników, bohaterów Związku Radzieckiego, dzisiejszych i przyszłych. Stalin wypił. Wszyscy też wypili, odstawili kieliszki i zaczęli klaskać. Rozmawiał z nimi sam Stalin. Bili więc brawo, krzyczeli: Niech żyje towarzysz Stalin! Dla towarzysza Stalina! Urra! Szczególnie starali się lotnicy. Klaskali w jednym rytmie, chórem skandowali pozdrowienia. Czkałow, Bajdukow i Bielajew przeszli od swego stołu do prezydium. Wezwano ich, oczywiście. Bez specjalnego zaproszenia nikt nie ośmieliłby się naruszyć przestrzeni między stołem prezydialnym i salą. Stalin uścisnął lotnikom dłoń. Gromowowi, Jumaszewowi i Danilinowi już ściskał. Teraz przyszła kolej na ulubionego, najważniejszego lotnika. Tymczasem Czkałow, Bajdukow i Bielajew podeszli do prezydium z kieliszkami w rękach. — Towarzyszu Stalin, — powiedział Czkałow, — pozwolicie z prośbą. — Proszę. — Pozwolicie trącić się z wami i wypić za wasze zdrowie? — No cóż, można wypić. Stalin nalał sobie wina, trącił się z lotnikami. Wszyscy wypili. Stalin odstawił swój kieliszek na stół. Macie jeszcze jakieś prośby? Towarzyszu Stalin. Czkałów śmiało spojrzał mu w oczy. W imieniu naszego lotniczego kolektywu. Zaraz będzie występować Leonid Utiusow. W imieniu naszego kolektywu prosimy. Pozwólcie, żeby Utiusow zaśpiewał z odeskiej paki. Co to za piosenka? spytał Stalin, choć znał ją. W domu śpiewał tę piosenkę Waszka i on był niezadowolony. Syn śpiewa złodziejskie pieśni. Bardzo ładna, towarzyszu Stalin. Słowa towarzyszu Stalin są być może więzienne, blatne, ale melodia bojowa, towarzyszu Stalin, marszowa melodia. Dobrze, zgodził się Stalin. Niech śpiewa, posłuchamy. W garderobie, gdzie w oczekiwaniu na swój występ tłoczyli się artyści, ci, którzy już wystąpili, siedzieli w sąsiedniej sali przy specjalnie dla nich przygotowanych stołach. Zjawił się oficer z trzema rąbami na patkach munduru, wziął na stronę Utiusowa i spytał groźnie. Co macie zamiar śpiewać, towarzyszu Utyusow? Utiusow wymienił tytuły. Zaśpiewacie z odeskiej paki rozkazał oficer. Nie, nie, nie przestraszył się Utyusow. Zabroniono mi to śpiewać. Kto zabronił? Towarzysz Mlecin, naczelnik komitetu repertuarowego. Do dupy z waszym naczelnikiem. Będziecie śpiewać z odeskiej paki. Ale towarzysz mlecin. oficer wbił w niego wzrok. Chyba powiedziałem wyraźnie, obywatelu Weissbein. I złowieszczym szeptem dodał: Polecenie towarzysza Stalina. I na początku występu Leonid Utiusow przy okampaniamencie swego teatru Jezu zaśpiewał z odeskiej paki. Z zakrat krat odeskiej paki prysnęły dwa cwaniaki. We dwóch chłopaki spierdla się urwali. I na abniarskiej mecie, przy secie i kobiecie, wolności smak od nowa smakowali. Śpiewał z uczuciem, uskrzydlony poleceniem samego towarzysza Stalina. Wiedział, że od tej chwili żaden repertuarkom już mu nie straszny, że będzie śpiewał celę i hop ze smykiem i murkę i inne zakazane piosenki. Zespół też grał z sercem. Perkusista wyprawiał cuda na swoich bębnach i talerzach. Saksofoniści i trębacze osiągali szczyt wirtuozerii. Końcowy akord. Muzycy urwali melodię tak samo brawurowo, jak zaczęli. Nikt nie rozumiał, o co chodzi. Na takim bankiecie, w obecności towarzysza Stalina, Utyusow odważył się zaśpiewać blatną piosenkę? Co to znaczy? Dywersja ideologiczna? Nikt nie śmiał się nawet poruszyć, nie mówiąc już o oklaskach. Nawet Czkałow, Bajdukow i Bielajew zastygli bez ruchu. Nie wiedzieli, jak zareaguje towarzysz Stalin. Zmieszani jazmeni opuścili trąbki. Blady, sparaliżowany martwą ciszą u oparł się o fortepian i z przerażeniem myślał, czy to nie prowokacja, czy oficer go nie oszukał. Idź teraz i wyjaśniaj, że ci kazali. Przecież nawet nie wie, kim był ten oficer, nie zna jego nazwiska. Pamięta tylko trzy rąby na patkach. I nagle rozległo się ciche klaskanie. To klaskał sam towarzysz Stalin. I sala entuzjastycznie podchwyciła jego oklaski. Jeśli towarzysz Stalin klaszcze, to piosenka mu się podoba, akceptuje ją. I słusznie. Jak się bawić, to się bawić. Słusznie, brawo, bis, bis, brawo. Spocony Utiusow z trudem łapiąc oddech, kłaniał się, pokazywał na zespół, wyćwiczonym gestem dawał znak, żeby muzycy wstali. Muzycy wstawali, postukiwali o instrumenty, jak gdyby bijąc brawo słuchaczom. A sala nie milkła, domagała się bisów. Patrząc na Utiusowa, Stalin rozłożył ręce, wzruszył ramionami. Nic nie poradzisz. Naród chce, naród żąda, narodowi się nie odmawia. Utiusow zaśpiewał jeszcze raz. Ach, wiec, towarzyszu, jak bolą mnie rany od ciosów zadanych głęboko. Tu jedna się goi, tam druga się goi, a z trzeciej krew broczy mi w boku. Lotnicy podśpiewywali, przytupywali. Nożami i widelcami wybijali rytm o talerze i kieliszki. Goście przy innych stołach też podśpiewywali i przytupywali. A gdy Utiusow skończył śpiewać, znowu wołali bis, bis, i towarzysz Stalin klaskał. Klaskali członkowie biura politycznego i znów towarzysz Stalin wzruszył ramionami, rozłożył ręce. Utiusow bisował trzeci raz. Hej ty, towarzyszu, opowiedz mej mamie, że syn śmiercią padł nieulękłą. Karabin miał w dłoni i szablą się bronił i skonał na ustach z piosenką. Lotnicy już nie tylko podśpiewywali, lecz wydzierali się na całe gardło, skoczyli na stół i zaczęli tańczyć, rozlewając trunki i strącając dania. Nawet pisarz Aleksy Tołstoj. Tęgi, masywny, z twarzą o miękkich babskich rysach, nawet on wgramolił się na stół i przebierał tam nogami rozbijając talerze. Hrabia, a jak go wzięło? Piosenka jest oczywiście bandycka, ale coś w sobie ma. Sentymentalne słowa, kryminaliści to lubią. Bolą mnie rany, powiedz mojej mamie. Ale melodia rzeczywiście dziarska, porywająca. On dobrze pamięta kryminalistów, spotykał ich w więzieniach i na punktach etapowych. To rzecz jasna, przestępcy. Również i dziś, jeśli połakomią się na socjalistyczną własność, należy ich bezlitośnie ścigać, surowo karać. Własność socjalistyczna jest rzeczą świętą. Lecz wtedy za cara zacierała się granica między przestępstwem, a protestem przeciwko niesprawiedliwości, uciskowi i nędzy. Prości, niepiśmienni ludzie nie zawsze mogą osiągnąć wysoki poziom świadomości społecznej. Chcą sprawiedliwości dla siebie, żądają podziału bogactwa zgodnie ze swoim pojmowaniem równości. W Baku, w więzieniu bajiłowskim, on miał lepsze stosunki z kryminalistami niż ze swoimi kolegami politycznymi. Koledzy wiecznie się kłócili, teoretyzowali, rozprawiali, analizowali wzajemne układy, konflikty i intrygi. Każdy dowodził, że jest mądrzejszy, bardziej wykształcony, lepszy od pozostałych. U kryminalistów wszystko było jasne i proste. Kierowali się nieskomplikowanymi, a zarazem nienaruszalnymi prawami i zasadami. Rządziły hierarchia i dyscyplina ślepe posłuszeństwo prowodyrowi, lojalność wobec organizacji, zdradą karano bezlitości, najczęściej śmiercią. Innymi środkami kryminaliści nie dysponowali. Za najmniejsze podejrzenie też śmierć. Nie istniały żadne kary pośrednie. Skłonność do przestępstwa jest atawizmem, leży w naturze każdego człowieka. Dla zapewnienia ładu i porządku w państwie trzeba ten atawizm tępić, gdy jednak występuje w tak niewinnej postaci jak dziś, tu, na Kremlu, gdy pojawia się w postaci dziarskiej piosenki o złodzieju, który uciekł z więzienia, w postaci tańców na stołach. No cóż, z takim przejawem przestępczej natury można się pogodzić. On surowo każe za najdrobniejsze przewinienia. Ale gdy ludzie przychodzą do niego na uroczystość, powinni odczuwać radość i zadowolenie. Towarzysz Stalin był zadowolony z tego bankietu. Goście bawili się szczerze, z całego serca. A jeśli ludzie się weselą, to znaczy, że dobrze im się wiedzie. Jeśli weselą się w całym kraju, to znaczy, że wszystko wszędzie jest w porządku.